i o historii w sztuce, historii podczas wojny. Także zapraszam Państwa, zostańcie z nami przez najbliższe 50 minut, a ja w tym momencie oddaję głos naszej ekspertce. Dobry wieczór Państwu. W stulecie Bitwy Warszawskiej z Zamku Królewskiego w Warszawie o wojnie 1920 roku w sztuce. Wojna została zapisana przez artystów w różnego typu dziełach, na plakatach propagandowych, obrazach, freskach, w studiach bitewnych, fantazjach, a po zwycięstwie w apoteozach zwycięzcy Józefa Piłsudskiego oraz alegoriach rozwoju Rzeczypospolitej. Powody przystąpienia do wojny były niejednakowe dla obu stron, które miały spotkać się w 1920 roku. Rosja sowiecka, jak już napisał Norman Davis, dążyła do rozprzestrzenienia idei bolszewizmu i czerwonej rewolucji na Niemcy i kraje Europy Zachodniej. Na przeszkodzie stała Polska, a więc to nie Polska była tylko celem, ale była po prostu środkiem, aby ta idea mogła iść dalej na zachód Europy. Cóż było robić? Piłsudski nie chciał walczyć, ponieważ dopiero świeżo odzyskana niepodległość nie dawała możliwości przygotowania odpowiedniego do wojny. A jednak podjął walkę, ponieważ zdawał sobie sprawę, że musi tę nawałę bolszewicką zatrzymać. Na plakatach propagandowych wojny 1920 roku doskonale widać idee, które przyświecały bolszewikom i te, które przyświecały Polakom w wojnie i w zmaganiach obu idei. Bolszewicy chcieli przejść na zachód i tutaj na plakatach Iwana Andrzejewa Malutina czy poety i dramaturga Władimira Majakowskiego, który zresztą niejednokrotnie podejmował wykonanie plakatów antypolskich. Widać, jak czerwony człowiek rewolucji, zapisany w formach sztuki awangardowej, nowoczesnej, uproszczonej, z karabinem trzymanym w dłoniach, rusza na Polskę, na Warszawę. Zachęcano również do produkcji przemysłowej, do tego, aby wysiłek, który poświęci się dla frontu, przyniósł zwycięstwo nad Białą Polską. Jak przedstawiano Polaków? Przede wszystkim w stroju szlacheckim, jako opasłego szlachciurę, w którego uderzają pociski albo którego należy ugodzić bagnetem, aby otworzyć rewolucji obszar eksploracji. Mówiono również o Polsce, że jest nic nieznaczącym ostatnim elementem antanty, a wreszcie szykowano dla niej podarunki. I tak w anonimowym plakacie gigantycznych rozmiarów czerwony pocisk niosą czerwoni ludzie sowieccy przeciwko białej Polsce. Te plakaty zupełnie inaczej przedstawiają rzeczywistość niż plakaty, które przygotowywane są dla polskiego odbiorcy. I tak Stanisław Bohusz Siestrzęcewicz, przepraszam, podjął bardzo aktualną ideę wskazywania na każdego odbiorcę jako tego, który powinien przystąpić do wojny, bronić ojczyzny. W latach Wielkiej Wojny ten gest pojawił się w kompozycjach brytyjskich, później został przejęty przez Amerykanów i bardzo szybko, jak widać, trafił na plakat przeznaczony dla odbiorców polskich. A więc wstąp do wojska, broń ojczyzny. Inny plakat, który wykonał Zygmunt Kamiński, apelował do wszelkich organizacji, a więc harcerzy, skautów, związków strzeleckich, aby przystąpić do obrony ojczyzny, wstąpić do wojska, bronić każdej piędzi ziemi. Starano się przedstawić ideę bolszewicką, jak ona naprawdę wygląda, a więc wcale nie niesie wolności, niesie śmierć, zniszczenie, pożogę. I tutaj nieznanych autorów przedstawienie potwora bolszewickiego, z których jeden ma twarz Lwa Trockiego, siedzi na pryzmie czaszek. W tle żołnierze sowieccy dobijają jeńców i odzierają ich z odzienia.
Potwór bolszewicki to zniszczenie, pożoga, gwałty, rabunek i to starano się pokazać na plakatach, aby zmobilizować Polaków do wstąpienia do wojska, aby nie ulegać ułudzie wolności bolszewickiej, bo jej naprawdę nie ma, a obietnice bolszewików należało traktować z ogromnym niedowierzaniem. Wołano trwoga, wróg u bram ojczyzny i dlatego używano utrwalonych przez wieki środków artystycznych, które pokazywały maksymalny dynamizm. I tak na plakatach Zygmunta Kamińskiego czy nieznanego autora o monogramie BB widać przecinające się linie diagonalne. Żołnierz unosi ręce do góry, wzywa do obrony ojczyzny, do armii ochotniczej, a na innym plakacie zadaje decydujący cios idei bolszewizmu. To, że należało wstąpić do wojska, bronić ojczyzny, było rzeczą wiadomą. Należało przede wszystkim skierować się do wszystkich warstw społecznych. Miało to być pospolite ruszenie. Inaczej ojczyzna zostanie pokonana. Apelowano do chłopów, robotników, żołnierzy, a wreszcie do ludności cywilnej, aby stanęli u bram własnego domu i bronili każdej piędzi ziemi. Zarówno w plakatach bolszewickich, jak i w plakatach polskich mamy ogromną ilość czerwieni, ale poza tym barwy podstawowe, biel i czerń, które uważane są nie za kolory, tylko za maksymalne światło i brak światła. Oczywiście z biegiem czasu papier stał się bardziej żółty i tego nie można naprawdę odebrać, ale ten rodzaj przekazu plastycznego po prostu był bardzo nośny, docierał do odbiorców, miał ich zaalarmować i spowodować przystąpienie do działania. Wydawano od ulotek, nalepek okiennych, po duże, wielkoformatowe plakaty, które rozwieszano w widocznych punktach miast. Pokazywano również to, co może przynieść owa wolność bolszewicka i poddanie się ich wpływowi. Otóż bolszewickim szlakiem trupy, pożoga, ruiny czy do broni Eugeniusza Nieczuju-Urbańskiego, znanego już z druków Wielkiej Wojny. Być może ta jego praca inspirowana jest jednym z rysunków Artura Grottgera z cyklu Wojna, a więc trupy, zbezczeszczone kościoły, samotny krzyż na fragmencie ściany. Oczywiście działania wojenne 1920 roku nie rozpoczęły się 1 stycznia 1920 roku. Już w 1919 roku Józef Piłsudski przemyśliwał, jak można zaradzić nieustaleniu granic Rzeczpospolitej. Pomimo odzyskanej niepodległości, nadal granice nie były utrwalone. W rejonie Lwowa walczono na Ukrainie Zachodniej. Następne walki były w powstaniach śląskich. Dwa plebiscyty na Warmii i Mazurach, Górnym Śląsku. Jedyną nadzieją było otwarcie się na wschód, a więc właśnie na Wilno. Było to miasto rodzinne Piłsudskiego, dlatego tym chętniej spoglądał w tym kierunku. Na obrazie Ludomira Ślędzińskiego, pokazującego Piłsudskiego pod Wilnem, widać, w jaki sposób artyści mogli wstąpić w alians z polityką. Jest to wprawdzie późniejsza praca, już wykonana po przewrocie majowym 1926 roku, stworzona w roku 1927. I widać tutaj Piłsudskiego ze sztabem, siedzącego na wzniesieniu, na tle panoramy Wilna, spoglądającego, wypatrującego wrogów nadciągających do miasta, ujętego w antytetyczne figury żołnierzy siedzących i stojących, antytetyczne figury, a więc jednakowo rozłożone na dwa boki dział frontowych i wreszcie kolory takie połyskujące jak w okresie Art Deco, w żaden sposób nie przystające do sytuacji realnej. A więc była to pewnego rodzaju alegoria historyczna z wyalienowaniem niemal świata rzeczywistego. Wiadomo, że
Chodziło tutaj o pewien rodzaj klasycystycznego realizmu, czy może nowego realizmu, albo o pewien rodzaj heroicznego, statycznego, monumentalnego ujęcia sceny. Ludomir Ślędziński będzie jeszcze realizował różnego typu prace oficjalne, między innymi do Pałacu Rady Ministrów, dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego, o czym opowiem Państwu później. Sytuacje bitewne ukazywane były przez artystów w różny sposób. Niektórzy z nich sami byli uczestnikami wojny, siedzieli w siodle, a więc z tej perspektywy podniesienia na wysokość konia, z perspektywy kawaleryjskiej ukazywali atak bitewny. Niektórzy z kolei tworzyli kompozycje fantastyczne, tak jak będzie w przypadku księdza Skorupki i Bitwy Warszawskiej, aby podkreślić ten rodzaj ofiary i stworzyć nowego bohatera wojny 1920 roku. Jeszcze inni odwoływali się do tradycji w sztuce, które już od XVI wieku pokazywały pole bitwy z dużego uniesienia, tak jakby filmować je z samolotu, gdzie można pokazać wielkie kampanie bitewne, a wiadomo, że nawet 20 tysięcy jeźdźców potykało się w niektórych bitwach wojny 1920 roku. I zacznijmy od bitwy pod Wołodarką, namalowanej przez Mikołaja Wisznickiego w 1935 roku. Był on pułkownikiem kawalerii Wojska Polskiego, jednym z twórców Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, grafikiem, malarzem, kawalerem Orderu Virtuti Militari. A więc jego doświadczenia wojenne pozwalały mu oddać wrażenie, jakie sam w czasie walki mógł odnieść w tychże bitwach. Namalowana bitwa miała miejsce między 29 a 31 maja 1920 roku, a więc jeszcze przed walną bitwą warszawską. Wówczas potykała się 4. Dywizja Kawalerii z 1. Armią Konną dowodzoną przez Siemiona Budionnego. W trzydniowych walkach, które zostały rozstrzygnięte przez generała Aleksandra Karnickiego i jego oddział, poniesiono duże straty po obu stronach. Walka nie została rozstrzygnięta, a oddziały wróciły na swoje miejsca wyjściowe. Jeśli chodzi o bitwę warszawską, która rozgrywana była pomiędzy 13 a 18 sierpnia 1920 roku, to obrazowano głównie bitwę pod Radzyminem i udział w bitwie Legii Akademickiej dowodzonej przez księdza Skorupkę w ataku na wojska bolszewickie. Wiadomo, że ksiądz Skorupka, mimo 27 lat, był człowiekiem niezwykle dojrzałym, był społecznikiem, aktywistą, założycielem szkół, prowadził pomoc dla ludności, która uwięziona została na terenach bolszewickich w czasie Wielkiej Wojny. Był wreszcie budowniczym, propagatorem literatury polskiej, pisał poezje patriotyczne. Cóż można mówić więcej? Był wreszcie księdzem, spowiednikiem i z własnej woli został kapelanem Legii Akademickiej, gromadzącej młodych ludzi, chłopców i dziewczęta. I pośród takich został przedstawiony przez Jerzego Kossaka w obrazie Cud nad Wisłą, namalowanym w 1930 roku. Proszę Państwa, po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku, tego typu dzieła, które ukazywały walkę z bolszewikami Józefa Piłsudskiego, walkę o Lwów, walkę o Wilno, wyprawę kijowską, były dziełami niepopularnymi, musiały zniknąć z przestrzeni publicznej, a więc były ukrywane. I tak stało się również z obrazem Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, który został ukradkiem wywieziony na Wyspy Brytyjskie i tam był pokazywany
przez kilkadziesiąt lat w Klubie Lotników Polskich w Nottingham. Natomiast po odzyskaniu wolności w roku 1989 został podarowany do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie znajduje się w zbiorach, natomiast obecnie jest wypożyczony w depozyt na stałą wystawę do Zamku Królewskiego, przepraszam, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kossak posunął się do teatru alegorycznego, stworzył z atakującej młodzieży i księdza Skorupki piramidę. No to najbardziej dynamiczna forma w sztuce i tutaj zastosował ją Kossak, zresztą podejmował nieraz temat Bitwy Warszawskiej. Z tej Bitwy Warszawskiej wydawano we fragmentach karty pocztowe, w całości karty pocztowe, które miały dodatkowo poza obrazem upubliczniać ten wizerunek i ofiarę, jaką poniesiono w walce w bitwie pod Radzyminem. Proszę Państwa, wiadomo, że ksiądz Skorupka nie atakował wraz ze swym oddziałem bolszewików ubrany w komrze, stułę z krzyżem w ręce, lecz prawdopodobnie poniósł śmierć udzielając nas ostatniego namaszczenia któremuś z rannych żołnierzy. Znaleziono go po zakończeniu walki, niemniej ta jego postawa, udział w walce obrosły legendą i bardzo szybko przeprowadzono składki, ufundowano nagrobek na cmentarzu w Warszawie. Wreszcie postawiono pomnik na miejscu, gdzie zginął Skorupka i starano się pamiętać o jego osobie i ofierze złożonej z życia. Proszę zobaczyć, jakie środki zastosował jeszcze Kossak. Światła, które przecinają ukośnie nieboskłon, a chmury, które w przeciwnym kierunku są ułożone poziomo, na których widać Matkę Boską Zwycięską, Matkę Boską, która jest na wizerunku w kościele jezuitów w Warszawie. Z lewej strony kompozycji pokazano Józefa Piłsudskiego nadciągającego w rejon bitwy wraz ze sztabem, choć wiadomo, że Piłsudskiego na polu bitwy nie było. Ta kompozycja przez lata stała się ikoną Bitwy Warszawskiej i jest znana wielu Polakom. Oczywiście jest wiele kompozycji mniej znanych, ukrytych w murach muzeów, które rzadziej reprodukowano, które pokazują tę właśnie bitwę. I tak, proszę Państwa, będą to kompozycje, jeśli Państwo zawitają do Muzeum Wojska Polskiego, będą mogli zobaczyć obrazy Michała Byliny z 1939 roku, który pokazuje Bitwę Warszawską widzianą jakby z relacji uczestnika. Oto widać jakiś powóz konny ciągniony, walkę z kozackim kawalerzystą, widać zasnute wystrzałami armatnimi i dymami niebo, widać trupy, a więc maksimum walki, z tym, że Bylina skoncentrował się również na tej jednej scenie, na pewnym epizodzie, aby oddać dynamizm starcia obrońcy i agresora. O tym, jak ukazywano księdza Skorupkę, niech świadczą inne obrazy i one właśnie podejmują ten temat księdza Skorupki ze stułą na ramionach, już bez komży, ale w sutannie i krzyżem w ręce spoglądającego ku niebiosom. Zarówno w kompozycji Leonarda Winterowskiego ukazującego Bitwę Warszawską, czy Wiktora Gutowskiego o temacie ksiądz Skorupka z Muzeum Narodowego w Krakowie widzimy bardzo podobne ujęcie bohatera Bitwy Warszawskiej. Ksiądz Skorupka był popularny nawet za oceanem. Tam mieszkała duża część Polonii. Wiadomości o Bitwie Warszawskiej, o zagrożeniu ojczyzny docierały również za ocean. I tam, proszę Państwa, działał Władysław Teodor Benda, krewny Heleny Modrzejewskiej, który kształcił się
w Szwajcarii, Francji, Monachium. Wreszcie w końcu XIX wieku wyjechał do Ameryki, ale nigdy nie stracił kontaktu z Polską. Między innymi projektował plakat Armii Polskiej we Francji, Błękitnej Armii prowadzonej przez generała Hallera. I tutaj na litografii umieszczonej w książce poświęconej księdzowi Skorupce i jego działalności widzimy młodzieńczą twarz księdza Skorupki, stułę na ramionach i krzyż w ręce. Tenże autor, Władysław Teodor Benda, często posługiwał się kombinowaną techniką artystyczną. Używał tuszu, węgla, ołówka, kredy, by stworzyć maksimum pewnego rodzaju wrażenia, choć wszystko to jest szare w szarym, czy czarne i białe, a więc w tak zwanych kolorach en grisaille. Innym wyobrażeniem Bitwy Warszawskiej jest obraz Michała Byliny z 1938 roku, również w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, który pokazuje z poziomu gruntu, z poziomu piechura, który obserwuje bitwę, w centralnej partii księdza Skorupkę z krzyżem w ręce, który rozświetlony jest jak gwiazda i pokazuje, wskazuje właśnie na jego osobę. Proszę Państwa, jeśli przejrzeć kompozycje, które dostępne są w internecie, które są w salonach aukcyjnych albo zbiorach prywatnych, które kiedyś były wystawiane na aukcje, to tych kompozycji jest znacznie więcej. Jednak aby je pokazywać, trzeba mieć do nich prawa autorskie, a nie do wszystkich kompozycji udaje się takie prawa uzyskać. Także proszę mieć tę świadomość, że ksiądz Skorupka, Bitwa Warszawska były najbardziej popularnymi tematami wojny 1920 roku. Jeśli chodzi o obrazowanie Bitwy Warszawskiej w latach późniejszych, to nawet w 2000 roku, kiedy Stefan Garwatowski podejmuje temat Bitwy Warszawskiej, ten obraz znów znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ponownie zwraca się ku księdzu Skorupce, pokazuje go w centrum obrazu z krzyżem w dłoni, także bez względu na upływ czasu to on staje się symbolem bitwy i pewien rodzaj charyzmy, która towarzyszyła jego działaniu. Ale nie tylko w ten sposób. Proszę Państwa, kompozycja Bronisława Wiśniewskiego w liryczny sposób, bardzo prywatny, bardzo kameralny, pokazuje symbol Warszawy, warszawską syrenkę, pochyloną nad anonimowym rannym obrońcą. To kompozycja Bronisława Wiśniewskiego, Ranny żołnierz i syrena z 1920 roku i ta akwarela znajduje się w tece Ignacego Jana Paderewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Proszę Państwa, ten sam autor malował również wzniosłe przedstawienia bitwy. I tak w kościele ciała Chrystusa i Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku w ołtarzu głównym znajduje się tryptyk wykonany w 1935 roku, w którego prawym skrzydle, nie mamy jego tutaj ilustracji, ale zachęcam, żeby warszawiacy czy inne osoby, które do Warszawy przyjadą, ten kościół odwiedziły, znajduje się widok bitwy pod Radzyminem i na pierwszym planie nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy Innocenty XI, papież oraz ksiądz Skorupka z krzyżem w ręce. W czasach dominacji sowieckiej nad polityką Rzeczpospolitej trzeba było to skrzydło przesłonić, ponieważ groziło to niewykonanie takiego polecenia, groziło demontażem całej męsy ołtarzowej. Szczęśliwie w latach 50. nastąpiła odwilż i ołtarz przetrwał do naszych czasów. Proszę Państwa, pewnego rodzaju bitwą, gigantyczną bitwą, w której zginęło z 350 osób aż 318. W walce heroicznej, w walce pod Zadwórzem, około 30 km od Lwowa,
powiemy, daremna ofiara, prawie wszyscy zginęli. Otóż przez 11 godzin broniono stacji kolejowej i udaremniono dotarcie do Lwowa. Lwowa, który w dwóch obronach od 1 listopada do 1918 roku i później aż do końca kwietnia 1919 roku bronił się przed wojskiem ukraińskim. Tym razem starano się nie dopuścić wojska bolszewickiego i konnej armii do bram Lwowa, umożliwiając przegrupowanie sił i przygotowanie się do obrony. W tej batalii brali udział żołnierze kapitana Bolesława Zajączkowskiego. Natomiast przeważające siły konnej armii nie dawały im żadnej możliwości obrony. Strzelano do chwili, kiedy była amunicja. Kiedy amunicji zabrakło, walczono wręcz. Na apele, aby się poddać, żołnierze odmówili jednoznacznie, wiedzieli, że zostaną wymordowani, a więc woleli zginąć w walce. Proszę Państwa, na szkicu stworzonym przez Stanisława Kaczora-Batowskiego, lwowianina i batalisty, można zobaczyć, w jak dynamiczny sposób widzi on bitwę. To niemal gotujący się wielki splot ciał, zwierząt, koni, atakujących żołnierzy. Natomiast kiedy doszło do realizacji monumentalnego dzieła o wymiarach 4x5 metrów, które również znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a wcześniej namalowane zostało do zbiorów Muzeum Wojska, widać, że Batowski uspokaja sytuację, tworzy scenę, która rejestruje wydarzenie współczesne w sposób godny, monumentalny, jakby zastygły. Widać, że uwznośla walkę, odstępuje od owego dynamizmu po to, żeby pokazać pomnik złożony z własnego życia. Batowski tym obrazem otworzył sobie drogę z kręgów wojskowych do realizacji różnych oficjalnych zleceń płynących właśnie do oficjalnych budynków, muzeów. Tak było na przykład w przypadku tryptyku Wejście do Strzelców do Kielc w 1914 roku, które namalowany został w 1935 roku i umieszczony w domu WFIPW w Kielcach imienia Józefa Piłsudskiego. Tak było również w przypadku dwóch tryptyków, których realizacja nastąpiła później po namalowaniu tryptyku Wejście Strzelców do Kielc. Była to Obrona Płocka, dziś nazywana Obrońcą Płocka, oraz Obrona Lwowa. Proszę Państwa, skąd takie tryptyki znalazły się w szkole w Skarżysku Kamiennej? Otóż w Skarżysku Kamiennej jest jeszcze i była od czasów Wielkiej Wojny fabryka amunicji i tam powstało osiedle pracownicze, powstały domy oficerskie, jak również siedmioklasowa szkoła powszechna imienia pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Te dwa tryptyki ukazujące bohaterstwo młodzieży, walkę na równi z dorosłymi, z żołnierzami, miało uczyć młodzieży patriotyzmu. Te dwa tryptyki zamówione zostały do wyposażenia szkoły, aby młodzież mogła uczyć się patriotyzmu. Po zakończeniu walk, po zakończeniu, po wybuchu II wojny światowej, bardzo przepraszam, obrazy ukryto. Później trafiły na rynek sztuki i jeden z nich został kupiony do Muzeum Wojska Polskiego, właśnie Obrona Płocka. Natomiast Obrona Lwowa zabezpieczony jako strata wojenna przez Wydział Strat Wojennych Ministerstwa Kultury. Proszę Państwa, walki o Płock to Orlęta Płockie, podobnie jak Orlęta Lwowskie, które na równi z dorosłymi walczyły o wolność miasta. I w scenie środkowej widać, jak Józef Piłsudski 10 kwietnia 1921 roku dekoruje Krzyżem Walecznych ustanowionym właśnie w 1920 roku
za wyjątkowe osiągnięcia na polu bitwy, za bohaterstwo wraz z przywróconym krzyżem Virtuti Militari. Dekoruje harcerzy. Tam wielkim bohaterstwem wykazał się Tadeusz Jeziorowski i Józef Kaczmarski. Pośród innych bitew możemy zobaczyć bitwę namalowaną przez Wojciecha Kossaka. To bitwa pod Brodnicą, która rozgrywała się równolegle z Bitwą Warszawską. W czasie od 16 do 18 sierpnia 1920 roku. Kossak ujął tutaj jakby ostatni akcent bitwy. Pokazał pędzenie jeńców sowieckich, wzięto ich tam do niewoli aż 300. Natomiast siły polskie w tak doskonały sposób opanowały teatr wojenny, że udało się zwyciężyć w bitwie. Z kolei Jerzy Jazłowiecki podjął temat bitwy pod Komarowem, gdzie, proszę Państwa, przeciwstawiało się 1500 ułanów polskich przeciwko 6000 wojska konnego bolszewickiego. I mimo tego, że siły były tak niewspółmierne, to Polacy w bitwie zwyciężyli. Uważa się, że w bitwie właśnie pod Komarowem wzięło udział około 20 tysięcy konnych, a więc była to gigantyczna bitwa. Jerzy Jełowiecki nie był jedynym, który podejmował ten temat. Jerzy Kossak namalował do wojska stacjonującego w Grudziądzu tryptyk ukazujący bitwę pod Komarowem. Wiadomo, że w czasie wojny te części tryptyku zaginęły, później pojawiły się na rynku sztuki, znajdują się dzisiaj w zbiorach prywatnych, ale Kossak kilkakrotnie podejmował repliki tamtych swoich dzieł i widać, jak z uniesienia pokazuje gigantyczne pole bitwy i atakujące wojsko polskie. Pokazuje również epizody z kolejnych dni bitewnych. Między innymi jedna z replik znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dobrze, że tak się stało, ponieważ w zbiorach publicznych te właśnie wizerunki się zachowały. Proszę Państwa, wreszcie apoteoza zwycięstwa, Zdzisław Jasiński i alegoria zwycięstwa 1920 roku. Polonia na kształt francuskiej Marianny z herbem Warszawy przekracza barykadę, za nią błękitne wojsko zwycięskie, a u jej stóp pobity bolszewik. Ta kompozycja znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz dużych rozmiarów. Inny obraz, namalowany przez Kazimierza Mańkowskiego, pokazuje Józefa Piłsudskiego jako pogromcę Bitwy Warszawskiej i tego, który ocalił Warszawę. Góruje nad nim Biały Orzeł, tak jak było w kompozycjach z lat Wielkiej Wojny, gdzie Biały Orzeł prowadził zwycięzców ku zwycięstwu. Proszę Państwa, studia frontowe, może mniej spektakularne, malowane przez Wincentego Wodzianowskiego, Wiktora Gutowskiego, pokazujące okopy, krycie się przed ostrzałem artyleryjskim, wyczekiwanie, warty, zniszczenia. To są te prace, które powstawały na polu walki, szczególnie szkice ołówkowe, jakieś drobne prace malarskie. Wiadomo, że Wiktor Gutowski brał udział w obronie Lwowa, dlatego też warunki wojenne były dla niego rzeczą zwyczajną i mógł odtworzyć realia walki w okopach. Robili to również inni artyści, jak choćby Ferdynand Ruszczyc, który pokazał barykadę w Płocku i udział wojska i ludności cywilnej w walce. Ta skądinąd skromna kompozycja znana była w całej Polsce, ponieważ umieszczona została na okładce tygodnika ilustrowanego. Ferdynand Ruszczyc pokazywał również zniszczenia w mieście, między innymi z ruinami, budynkiem Starego Teatru i gmachem Bazyliki. Inni artyści koncentrowali się na
epizodach wojennych, dynamizmie starcia jazdy bolszewickiej z ułanami polskimi czy z jazdą polską. Tutaj przodował i Wojciech Kossak, Jerzy Kossak, Leonard Winterowski. Były to pościgi, starcia, potyczki ukazujące kilkunastu żołnierzy, ukazujące dynamizm walki. Stanisław Kaczor-Batowski pokazał wybuch granatu, spłoszone zwierzęta podrywające się ku górze, wielkie pióropusze rozrywanej ziemi, krzyk, huk, ale nie były to jedyne przedstawienia. Czasami koncentrowano się na pojedynczym żołnierzu i tak Wojciech Kossak pokazał żołnierza z koniem, który wędruje przez gigantyczną zimową przestrzeń. Widać zarówno zmęczenie wędrowca, jak i zwierzęcia i jego przeżycia w tej ogromnej zimowej przestrzeni. Za pomocą karty pocztowej, która upowszechniała różnego typu obrazy, obrazy walnych bitew, epizodów wojennych, starano się upowszechnić wydarzenia wojny 1920 roku. Już w roku namalowania Bitwy Warszawskiej przez Jerzego Kossaka wydano pocztówki, które pokazywały obraz. Jak już wspominałam, reprodukowano również pewne elementy obrazu jako osobne karty pocztowe. Karty pocztowe często utrwalają wzory malarskie, które nie zachowały się do naszych czasów. I tak w przypadku podpisanego A. Bratkowski, być może chodzi o pejzażystę Romana Bratkowskiego, Śmierć księdza Skorupki, wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie z 1920 roku, który nie zachował się jako pierwowzór, a znany jest jedynie z karty pocztowej. Wreszcie są apoteozy zwycięstwa. Józef Piłsudski na wspiętym koniu, tak jak pokazywano wodzów, pogromców, cesarzy już od czasów rzymskich, tratuje bolszewika, broni wiary, broni domu rodzinnego. Na plakacie Władysława Skoczylasa Józef Piłsudski. To praca z 1920 roku. W 1920 roku Piłsudski został zarówno naczelnym wodzem sił zbrojnych, jak i marszałkiem Polski. Na drugim z plakatów Michała Borucińskiego widać, jak Józef Piłsudski kroczy na białym koniu, przy nim oswobodzone już wolne od walki szeregi wojska i ludność cywilna. Proszę Państwa, wreszcie wielkie realizacje, które znajdują się poza granicami Polski. I tak było w przypadku Jana Henryka Rosena, znanego choćby z fresków Katedry Ormiańskiej w Lwowie, czy z fresków w zakrystii kościoła na Kalenbergu. Tutaj papież Pius XI, który w czasie obrony Warszawy jako Achilles Ratti, nuncjusz papieski, nie opuścił stolicy Polski, doskonale znał warunki, odwiedził pole bitwy pod Radzyminem, wiedział, jaki tam jest pejzaż, zamówił do kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo takie właśnie wyobrażenie z księdzem Skorupką, wiodącym Legię Akademicką do ataku. U jego stóp widać poległego żołnierza, snopy zboża i znad pól unoszącą się mgłę, która tworzy pewien rodzaj mistycznego pejzażu. W tle to pole, które według Rattiego były typowym drzewem dla pejzażu polskiego. To dużych rozmiarów malowidło koresponduje z drugim tematem, obrona Częstochowy, motyw z XVII wieku. Proszę Państwa, znany to był obraz w Rzeczpospolitej. Można się przekonać o tym, odwiedzając kościół w Biłgoraju, gdzie powtórzono Piotr Stępień, malarz pochodzący z okolicy Biłgoraja, powtórzył tę scenę we fresku w prezbiterium kościoła. Po drugiej stronie również obrona
Częstochowy. W czasie II wojny światowej fresk został zamalowany, mimo że powstał w latach 30. i dopiero w 2005 roku przystąpiono do odsłaniania fresku. Jest dzisiaj odsłonięty. Oczywiście jest to mniejsza jakość artystyczna, ale na tamtych terenach te walki się rozgrywały i dla ludności cywilnej było to niesłychanie ważne, że zostało utrwalone na obrazie, który znajduje się w kaplicy papieskiej. Proszę Państwa, obrazy, które jeszcze pokazują ten sam fresk z kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo, to Antoni Tański, malarz amator, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 1928 rok, dziesięciolecie odzyskania niepodległości. A przy prawej krawędzi obrazu powtórzona kompozycja z Castel Gandolfo, ksiądz Skorupka, sztandar 30. Pułku Piechoty. Ale gdzie jest Józef Piłsudski? Józef Piłsudski ukazany został po drugiej stronie skały na wprost trzech zaborców ze swoim sztabem, a nie na pierwszym planie jako sprawca odzyskania wolności, ponieważ Antoni Tański był zwolennikiem narodowej demokracji i na honorowym miejscu posadził Romana Dmowskiego. Widać tutaj Ignacego Jana Paderewskiego, widać nuncjusza papieskiego Achille Ratti, widać generała Hallera, prymasa Augusta Hlonda i inne postaci, które przyczyniły się do odzyskania wolności. Inną monumentalną kompozycją jest w kaplicy polskiej w Loreto, tam powstawały kaplice narodowe, kompozycja, która wykonana została w latach 1933-1939 przez malarza włoskiego Arturo Gatti. Po drugiej stronie kaplicy pokazał walki pod Wiedniem w 1683 roku, a więc w przypadku obu tych kaplic mamy obronę chrześcijaństwa i bitwę jako wydarzenie historyczne. Monumentalnej kompozycji pokazał siły bolszewickie miażdżone przez siły polskie. Natomiast po lewej stronie widać unoszonego przez anioły do nieba księdza Skorupkę. Po prawej stronie nuncjusza papieskiego Achille Rattiego i dwóch prymasów, dwóch kardynałów oraz arcybiskupa. Jest to prymas Kakowski, arcybiskup, którzy tam pokazani zostali właśnie na tle nieba. I Matka Boska Zwycięska. Natomiast w tle ataku widać Józefa Piłsudskiego, widać generała Hallera, generała Jordana Rozwadowskiego, Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, a na pierwszym planie żołnierza piechoty 30. Pułku Piechoty ze sztandarem w dłoni, który zginął w Bitwie Warszawskiej. I na podstawie relacji kolegów został namalowany jego portret i do tego fresku często przyjeżdżała matka, aby popatrzeć na syna. Był jedynakiem, nie miała jego fotografii i ta, jakby, no, ten jego wizerunek był dla niej niesłychanie cenny. Wspominałam Państwu o Ludomirze Ślędzińskim i aby mówić o legitymizacji nowej władzy, malowano również językiem alegorii apoteozy Józefa Piłsudskiego. I tak było w przypadku obrazu, który dzisiaj znajduje się w Pałacu Prezydenckim, a kiedyś był w gmachu Rady Ministrów, gdzie nawę państwa prowadzi nagi, półnagi geniusz strzegący Polonii i chodziło o legitymizację nowej władzy. Czemu mimo rozwoju sztuki nowoczesnej odwoływano się do archaicznego języka alegorii? Ponieważ znany z czasu zaborów język alegorii potrafił złączyć różne warstwy społeczne, mówić o celach, które społeczeństwo powinno osiągać i wreszcie je osiągać. Wiadomo, że i w innych gmachach państwowych powstawały alegorie, oficjalne alegorie, między innymi w Zamku Królewskim na Wawelu, Leonard Pękalski, lata 1933-34, Józef Piłsudski prowadzący wojsko zwycięskie, odradzająca się ze zgliszczy Rzeczpospolita, budowa przemysłu,
takie tematy w oficjalnym wnętrzu. Wreszcie Jan Styka maluje inną Polonię, nie tę z 1891 roku, ale w 1921 roku, gdzie również Józef Piłsudski na czele Wojska Zwycięskiego przybywa Polonii z odsieczą. I choćby niebo polskie w Gdańsku namalowane w 1938 roku przez Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego. Wreszcie inne monumentalne malowidło, które mam zaszczyt mieć poza swoimi plecami, to kompozycja Jana Henryka Rozena, przywoływanego już tutaj Matka Świętych i Tarcza Chrześcijaństwa. Była to kompozycja, która wystawiona została w 1936 roku w Rzymie z racji 75-lecia tygodnika Osservatore Romano i w pawilonie polskim była głównym elementem dekoracyjnym. Oprócz Józefa Piłsudskiego, Jana III Sobieskiego mamy postaci świętego Jana Kantego, kardynała Leduchowskiego, poety Jana Kochanowskiego, świętego Józefata i świętego Stanisława Kostki. Kompozycja wykonana została na kartonie trzema kredkami uzupełnionymi złotem i daje wrażenie obrazu malowanego farbami olejnymi. Proszę Państwa, wreszcie konkurs na malowidła do sali Sejmu w Warszawie. Jednym, który podjął apoteozę Józefa Piłsudskiego, był Bronisław Bartel. Krytyce nie spodobała się ta kompozycja, zresztą żadna z przedstawionych, ponieważ znów niemal wszystkie odwoływały się do języka alegorii. Nie wiadomo, co się stało z tym projektem, niemniej po środku Józef Piłsudski na tle Rydwanu w łuku z zapisem Bóg, honor i ojczyzna prowadzi ku wolności, a więc widać żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku, widać odradzającą się Rzeczpospolitą, widać sztandary, które już dominują nad państwem jako państwem wolnych ludzi, a nie niewolników bolszewickich. Wreszcie wydawnictwa okazjonalne. I tak, Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Kompozycja Stanisława Bagińskiego, kiedy Polonia kroczy jakby ponad pokonanym wojskiem bolszewickim. Ta kompozycja zachowała się w zbiorach prywatnych w Warszawie, a widać, że była na tyle popularna, że była podejmowana również w innych kompozycjach Stanisława Bagińskiego. Ta niedawno pokazała się w warszawskim Rempeksie. Następne wydawnictwo to Polska w pierścieniu prób i ognia, które odnosiło się do wojny 1920 roku. Proszę Państwa, znów alegorie. Proszę spojrzeć, że po frontyspisie umieszczono kompozycję alegoryczną, gdzie Józef Piłsudski ukazany został jako uskrzydlony, nagi geniusz strzegący Polonii, a po lewej stronie potwór bolszewicki miażdżony poprzez wiedzione przez niego wojsko. Wreszcie sztuka w rzeźbach, w odznaczeniach, bo to też jest sztuka medalierska, medalach. I tak ustanowiony w 1920 roku Krzyż Waleczny, którym odznaczono miasto Płock i jego obywateli. Czy medal Poległym Cześć przyznawany w latach czy upowszechniany w latach 1918-1920 projektu Mieczysława Lubelskiego z postacią poległego żołnierza. Czy wreszcie medal dziesięciolecia rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej z portretem Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, nie tylko same medale, również ich wizerunki upowszechniane na pocztówkach służyły zapoznaniu się z ideą upamiętniania wydarzeń wojennych i zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Kiedy nastała niepodległość, kiedy po pokoju ryskim Polska miała już rozszerzone granice o Wileńszczyznę, była bezpieczna, można było przystąpić do odbudowy kraju. I tutaj na plakacie Zdzisława Giedliczki widać, jak wszystkie warstwy społeczne, zarówno wojsko, które nie musi już brać udziału w walce, robotnicy, chłopi oraz inteligencja kupują bilety pożyczki państwowej po to, aby kraj miał z czego się rozwijać. W tle widać płonące kominy,
a więc rozwija się przemysł. Jest dużo, prawda, rzeczy do nowych, do osiągnięcia, wskazuje się nowe cele. To wszystko dzięki zwycięstwu w wojnie polsko-bolszewickiej. Ale nie wszyscy spoglądali w ten sam sposób na rządy Józefa Piłsudskiego, czego choćby przykładem karykatura wykonana przez Zdzisława Czerebańskiego, 13 sztuk różnych przedstawień karykaturalnych rządów Piłsudskiego wydane zostało w Paryżu. Piłsudski posiadał je, kazał nawet z nich utworzyć wystawę, cenił tego karykaturzystę. Pokazuje ta praca, jak prawica przedstawia rządy Józefa Piłsudskiego. Oto Piłsudski za stołem czytający po hebrajsku w tałesie na szyi. Jego przedstawiciele gabinetu bratają się z obcymi, natomiast kler jest uciskany przez urzędników. Tego rodzaju wizja nie przystawała do apoteozy rządów i odzyskanej wolności. Niemniej i tego rodzaju wizerunki się pojawiały. A proszę Państwa, po II wojnie światowej, jak wspominałam, nie wolno było mówić o tych tematach. O Józefie Piłsudskim, Legiona w czasie Wielkiej Wojny, obronie, wojnie bolszewickiej i walce. I tak w 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Warszawie pod adresem Aleje Jerozolimskie 107 w kamienicy Rzeczpospolitej namalowano mural dwustronny ukazujący walkę jazdy polskiej i bolszewickiej, a po przeciwnej stronie portrety dwóch wielkich aktorów tejże bitwy. Józefa Piłsudskiego, dowodzącego Armią Polską, i Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, generała Wojsk Polskich, przywódcę II Obrony Lwowa, wspaniałego, utalentowanego wodza, który dowodził Bitwą Warszawską. I proszę Państwa, ostatni akcent tego spotkania. Mirosław Nizio wraz z zespołem w bieżącym roku rozstrzygnięto konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej. Jestem bardzo zadowolona, że taki projekt został wybrany, bo jest to po pierwsze projekt uniwersalny, który można odnosić nie tylko do obelisków egipskich, ale przecież znanych poprzez kulturę rzymską, jak również do sztuki minimalizmu, pewnego rodzaju uniwersalny projekt, ponadczasowy, monumentalny i będzie na pewno dobrym symbolem stulecia Bitwy Warszawskiej. Mam nadzieję, że Państwo odwiedzą Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, a przede wszystkim Muzeum Narodowe w Krakowie, które przygotowuje dużą wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej. Szanowni Państwo, przed chwilą mogliśmy wysłuchać fantastycznego webinarium z dr Anną Myślińską z Muzeum Narodowego w Kielcach, która opowiedziała m.in. o tym przepięknym obrazie, który stoi za mną. Gdybyście Państwo również po tym webinarium chcieli zgłębić wiedzę o tym obrazie, o roku 1920 i o wojnie w sztuce, to zachęcam Państwa do sięgnięcia po ten wyjątkowy album 1920 Szablą i Krzyżem, wydany przez nasze zamkowe wydawnictwo Arx Regia. Także zapraszam do nowego sklepu zamkowego. A przy okazji również chciałem Państwa zaprosić na kolejne spotkanie online. Tym razem będziemy rozmawiać o kwiatach. O kwiatach w ogrodzie zamkowym i o kwiatach również w salach Zamku Królewskiego. Jeżeli jesteście Państwo ciekaw, jak się robi bukiety, które potem znajdują się w salach Zamku Królewskiego, to serdecznie zapraszam 24 sierpnia na godzinę 18, również w poniedziałek, na spotkanie z Małgorzatą Łęską, która jest naszą zamkową florystką. Także bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia 24 sierpnia. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę.